Hej, witam was serdecznie, tu jest Beta Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Days Gone. Widzicie, że jestem dalej uparta i ja muszę tu zdobyć to, co potrzebuję. Innej opcji nie ma. Nie ma, kuźde mać, muszę. Must have, rzecz, którą muszę zrobić. Gdzie ty idziesz? Miałeś to otworzyć. Nie ma, muszę to zrobić, muszę to zrobić. Zrobię. Zróweczko. Muszę to zrobić, bo mi to żyć nie daje. Akurat jakoś kiepsko się czuję. Gdzie to beczy? Aha, tu jest kuźwo. Wszystkie? Tak, Jezu. Tak leci do mnie, ale nie leci do mnie. Dobrze, już. Możemy robić zadanie. Haha. Wow. Zajęło mi to może z chwilkę, bo widzicie, ile tu tych zombiaków jest. Żeby sobie to zrobić ładnie, ale już. Już jest zaznaczone, zrobione. Jedziemy. Żeby w ogóle sta... Aha, do Tucker miałam podjechać, ale mi chyba nie starczy paliwka. Paliwka mojego drogiego nie starczy. A dokąd mi starczy? Do Copelanda, dobra. Jej, udało mi się! Masakra ludziska. Słyszeliście, że strasznie, żebym narzekała tutaj na to, że chciałabym to odhaczyć sobie ten punkt Nero i mieć święty spokój. Dobra, weźmie to napraw, panie. I zatankuj mnie. Możemy się teleportować. Ostatniego i zadania Tucker. Życie obozowicza, co Mani? Naprawa. Elegancko jak zawsze. Tankowanie. Dzięki. Dobra. Ja sobie tutaj zapiszę. Może będę mieć coś nowego. Dobra. Hej, hej. Dobra, mapa. No i szybka podróż. Jej, chwilę to zajęło, ale jednak już jest. Jej, cieszę się bardzo. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Żeś mnie nie wpuścili. Dobra, co tam zaś chcesz? Otworzyć bramę! On już tu bywał! Co jest naprawdę? On już tu bywał. No niestety, zaś musimy sobie zatankować, bo nie wiemy, gdzie będziemy jechać. Hej! Zatankuj mnie. Strasznie dużo tu mam kasy u tej. W tym obozie, bo tu nie ma co. Ewentualnie sobie kupię amunicję. Miło cię widzieć, gdy ją potrzebujesz. Jak tam życie w ogóle? Broń, co wy macie? Normalka? Żądło macie. O to bym chciała prędzej. Ale to jeszcze brakuje mi, ale i tak obrażenia niskie. Zapatrzenie. Wypełnij amunicję. A coś mogę do ten? Do torby? Tak, wie, wypełnij amunicję. Tak na wszelki wypadek. Dobra, tak. Tak. Co chcesz? Mogę ci pomóc? Ostatnie zadanie od niej. Mam dla ciebie robotę. No. Nikt inny nie da rady. O co chodzi? Pamiętasz, jak zabrałam cię na przejażdżkę? Jak zginęło żarcie? No, wiecie kto? Wtedy warte. Ale postanowił sobie urozmaicić czas. Wszystko zabrał, a potem uciekł z kilkoma ludźmi do obozu na północ od jeziora Patchens. Wiesz, gdzie to? Tak, wiem. To znajdź sukinsyna i go zabij. Ma przy sobie zegarek. Wciąż działa. To jest mój zegarek. Przynieś mi go. Jasne. No dobra. Dobrze. Nie sądzę, żeby wskoczyło mi 10 tysięcy punktów za to zadanie. Jak leci? Jak tam na rynku motocykli, Zani? Kiepsko. Dobra, otwieraj pani. Hej, poczekaj. Ostatnio miałem całkiem trochę. No czekam, bo szybciej nie możesz otworzyć. Więc muszę czekać. Dobra, dajcie mi ich ostatnich. Takie zębiaki. Nie ma zębiaki. Idźcie sobie. Tak, jedź w coś.
horda gdzieś tu łazi, spaceruje sobie, czy bardziej w prawo to oni są? Oni wyszli sobie na górkę. To tutaj. To musi być Muslera. Muszę to być pieszo. A nie, nie pieszo. Nie pieszo. Nero tu jest. Było. Znaczy się. No teraz może się pieszo. Kończy wam się, a nie jak leci. Tu jesteś, Sukinsyn. Ile was tam jest? Tam jeszcze ktoś łazi. No i ile was tam jest? A. Mój granat albo bomba. Nie sądzę, żeby to tam doleciało. Nie sądzę. Nie, nic nie słyszeliście. Tak, wszyscy usłyszeli. Kucnij. Kucnij! Ja pierdzie... No to koniec zabawy. Przysięgam, że coś. Chyba jednak nie! Jestem! To kurwa oberwał! Do góry! W końcu! Ognia! Nie, nie chowię się. Już nie chowię się. Chowałam się przez chwilę. No, wszyscy to oberwiecie. Tak się dzieje, jak leziecie, lecicie na pałę. Nie patrząc gdzie. A, wiedzą, że kurde, ja kombinuję. Dzięki. Sprawdźmy, ile nam tego życia przywracają, jak trafimy w głowę. Z tą bronią ciężko. Spoko, o, nic się nie dzieje. Dołącz do nas. Nie. Ja w ogóle trafiam w głowy. Tak średniawo. No i co? Średnio tak jakoś. Średnio coś. To nie bardzo chyba. Wiem, że jeszcze uleczymy się, zabierzemy, możemy oddać coś, zegarek, o. Zegarek, tutaj jest. I jeden złom. Dobra. Dobra, nie będzie się ten bawić. Zbieractwo wszystkich. Dobra, teleportujemy się, bo czemu by nie? Mapka. Szybka podróż. Oczywiście. Oczywiście. Jak zwykle. Ej, otwieraj! On jest spoko. On jest spoko. Robi wam wszystkie kuźwa zadania.
Tak macie w nosie. Zany. Zany, cicho siedź. Masz. Masz. Tucker, dorwałem go. Dobra robota. Wheeler pewnie żałuje, że zadarł z Aidą Tucker. Chyba ze mną. Myślę, że teraz to już niczego nie żałuje. Zaktualizowałam ci konto. Poczekaj, jeszcze zobaczysz. Jeszcze namówię ciebie i Boozera, żebyście do nas dołączyli. I zostaniecie częścią rodziny. Nie. To życzę szczęścia. No. Tak niedużo brakuje. Tak niedużo brakuje. No, więc raczej tu już nie będziemy mieć nic. Lecenia w obozie 8 na 8. No. Nope. Co my mamy teraz? No to do zrobienia. Gdzie to się jedzie w tam... Aha, tu... 1,66. No to muszę się zatankować. Mam nadzieję, że mi to akurat... Jechałeś po swój motor, nie? Starczy. Jak leci za nami? Fajnie by było. Okej. I co? Starczy mi? Proszę. Tak. On sobie podjedziemy tam. Też muszę się zatankować. No niestety. Zobaczymy. Pewnie Carlos przyjedzie do, po tej akcji teraz. Kurczę, podjedziemy tam. Dobrze, jeszcze podjadę sobie, zatankuję się. Możemy jechać, zadanie robić. Jep. Otwieramy. No to szybciej, zaś pada śnieżek. Ojejejoj, co to się... Wow, po prostu. Okej, okay, powiedzmy, że zapis nie był taki zły. Tym razem mam nadzieję, że mi się nie wywiesi, ale chyba nie powinien. Dobra, bo ja chciałam ten... A nie tu, nie tu, hey, tylko tu. Baz. Dziękować się. Potrzebujesz naprawdę sporo paliwa. I tyle, możemy jechać robić zadanie. Jakbyś czegoś potrzebował, wpadaj. No spoko. Albo wypadaj. Gościu, przestraszysz się? Odskakuj. Aha, aha. Już nie tak jak zwykle, ale jednak troszkę się odsunął. Troszkę się wystrachał. A ten stoi jak zwykle twardo. Aha. Dobrze, zobaczymy, co tam się podzieje dziwnego. Faktycznie jakaś bujna się... No. Hej, Ricky. Próbowałam cię znaleźć. Mamy już zasilanie w prawie całym obozie. W mojej chacie też. A tu zaś, kurczę. Znalazłam nawet sprawny podgrzewacz do wody. Wow. Aha, nie trafiłaś. Co to się dzieje? Aha, coś w ogóle jeszcze wilki do mnie lecą. Tam masz człowieka żywego! Nie, kuźwa, do mnie. Fajnie, fajnie. Ty, gdzie jesteś? Słuchaj, Skizo i ja kołujemy ląd do ładunków wybuchowych. Wiesz, żeby... A ty kto ty jesteś? Gdzie uciekasz? Pewnie, że parku tam. Ale skąd? Jedyne miejsce, gdzie mogą być lądy, to... Dzięki. No właśnie tam. Ej, wilczki, wilczki. Wilczki, wilczki. Kurde, musieli mnie tu ten... Ricky, hej, coś przerywa. Nie słyszę cię. Nie, kłam. Jak tylko będzie możliwość. W tej okolicy nie ma nic poza mordercami, włóczęgami i bandytami. I bandytami, i zwierzętami, i wilczkami dzikimi. Kurde, co to sobie... Co to mieli? Co to za zasadzka dziwna miała być? Czasem są, widzicie, te zapytajniki jakieś takie... Przyda się. Bandyci wyskakują wam i... No i tyle. Okej. No, podnoś. No i weź, weź. Dobra, idziemy dalej, nie przejmujemy się tym. Pewno to tak dziwnie zawsze prowadzi ten GPS. Jakby nie można było skrótami jechać.
No nie, nie można. Dobra, już niedaleko. Czy zasiedziemy w stronę tamtą, gdzie byliśmy kiedyś wcześniej? Mniej więcej troszkę tak. Zaraz się przekonamy. Zresztą bardzo blisko. Kizo będzie nas czekał. Albo my na niego. I gdzie jesteś, co? Cały dzień czekam, a ciebie nie ma. Pół dnia. Hej, co ty robisz? To, co my zrobimy, to wpierdolimy się tam tylnymi drzwiami. Na piechotę? Nie mówiłeś mi, że będziemy szli pieszo. A pamiętasz, co było, kiedy pojechałeś tym starym klekotem? Dzięki. Słuszna uwaga. Hej, nawet nas nie zobaczą. Aha, nie sądzę. Nas nie zobaczą, raczej nas zobaczą. Więc, żelazny Mike wspominał, że wysłał cię na negocjacje z Carlosem? Tak, staruszek ci to powiedział? Tak, pewnie. Dobra, to chyba nic złego, że o tym wiesz. Skoro ty i twój ziomek należycie teraz do obozu. No, musiało pójść świetnie, skoro właśnie próbujemy przejść przez... Zaraz, jak to nazwałeś? Pierdolone tylne drzwi? Zobaczymy, pożyjemy, przekonamy się. Tak, było super. To jak negocjować z gromadą małp na szprycowanych PCP. Ale wiesz co? O ile nas nie przyłapią, rozum staruszka może się mimo wszystko utrzymać. A Muzer i ja dopiero co się z nimi napieprzaliśmy w Rock Camp. Carlos powiedział, że to była pomyłka. Jacyś pogubieni wieczyści. No, w każdym razie pogubieni. Zgubił ich, co? To mnie uspokoiłeś. A co ja tam niby wiem? Jestem tylko pionkiem Majka, tak jak ty. No, zobaczymy. Nie szykuje się jakaś wojna? Szlak. O. Słyszysz to? Wilki. Wilki. Zainfekowane? Pewnie zaraz się przekonamy. No, raczej tak. To jak sobie poradziłeś poprzednio? Była tu taka drabina, ale zostawili ją górnicy. Czy chuj wie co? Chodź. Czy chuj wie co? Tutaj. Podsadź mnie. No to chodź. Gotowy? Tak. No, dajesz. Hop. Dawaj! Udało się. Rozejrzyj się tam. Zobacz, czy nie ma tej drabiny. Ja poszukam tutaj. Tylko szybko. To terytorium wieczystych. Musimy zniknąć, zanim zrobi się jasno. A? Powiedz mi coś, czego nie wiem. Gdzie tą drabinę mam ci znaleźć, gościu? Wilki! Uważaj! Ja jej załatwię! O Boże. Ile jeszcze masz będzie wilków? Wilków! Już wszystkie wilckie. To już chyba wszystkie. Ale jeszcze pozbieramy sobie. Skizo, gdzie to cholery jest? Muszę zadymiać, no. Mięso wilka, pozbierajmy sobie. Świeże mięso. No, mięśko. Jak zbierać to wszystko? Jeszcze jeden, czekaj. Uwaga na głowę! Dobra. Mnie tam nie ma jeszcze, co ty? Dobra, ma tam drabinę. W papierach Majka znalazłem mapę. Pokazuje stare szlaki służby leśnej. Żelazny Mike pewnie uwielbia, jak to robisz. Czego nie widzą, tego sercu nie żal. No, jasne. Tak się mówi. W każdym razie widać, że szlak jest w kiepskim stanie. Oznaczono go jako zamknięty. A tam sobie tańczą. Widzę. Ognisko wieczystych. Widziałeś już takie? Nie. Nazywają to zgromadzeniem. Robią tam różne pojebane rzeczy.
Chodźmy naokoło. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, my też raczej. Zobaczyć. Co, życie ci niemiłe? Nie, już nie. Chcę tylko zobaczyć, przez co przechodzą. Wiesz, to całe spoczywaj wiecznie, ukorz się, te sprawy. Dobra, dobra, ale trzymaj się mnie. No. Jak się rozdzielimy, będziemy w czarnej dupie. Jestem tuż za tobą. Tańcują sobie. Nie wiem, po co ty chcesz. Nextuj. Do zombiaków wam już niedaleko. Tego etapu. Co to ma być? Oni się tną. No. Znałem typa, co przeszedł te ich rytuały, czy chuj wie co. Powiedział, że wieczyści ciągle są naćpani. Używają PCP czy czegoś takiego. Nie czują żadnego bólu. Hmm. Dobra, obejdźmy ich. Taki właśnie miałem plan. Ty z tą bronią nie kombinuj coś. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, nigdy w życiu. Ja też nie. Dlatego Boże. Nie możemy się wychylać. Jeśli nas przyłapią, nie wystarczy nam kul, żeby ich załatwić. Masz rację. Dobra, spadajmy stamtąd. Tam dziwne rzeczy się dzieją. Już nie muszę kucać. No i idź szybciej. Jestem za tobą. Też mi się wydaje, że nie pójdzie tak łatwo. I dobrze. Trzeba zejść z drogi. No. Chodź. Pójdziemy na przełaj. Na pewno wiesz, gdzie idziesz. Jasne. Boże. Źle to widzę. I tu wpadniemy. Że to dobra droga? Tak. Padniemy wszystkich, kurde, wiesz, tych wieczystych. Co? Moja pani pracowała w tej okolicy. Było tu laboratorium badawcze na wschód od chaty na Żelaznym Stoku. W każdym razie wiem, że kompleks transportowy jest w tamtą stronę. Idziemy dalej. Zobaczysz. To tędy. No przekonamy się. A tak średnio mi się to widzi. Zdecyduj się. Zygzakiem biegasz. Słyszę kogoś. Co to kurwa było? Wieczyści używają trąbek, żeby wabić wirusów. Chodź. My będziemy w tamtą stronę do nich. Co? Co to zaś jest? Co do chuja? Kogo tam mają? Kurwa, pierdolę. Trzeba było ratować tę osobę, co? No dobra. Zostaw ich, zostaw. Nie będziemy tu zaczynać wojny. Daj mi sekundę, jedną chwilę. Jezu. Chodź. No chodź. Nie, no weź ten. Nie, nie zostawimy jej świrusu. Co? Nie. Nie po to. Stizo, nie zostawimy jej tu. Nie po to tutaj jesteśmy. Ja słyszę zębiaki. Kurwa. Dobra, okej. Okej. No. Dobra. Mam ją. Mam ją. A nie krzycz, Jezus Maryja. Ma połamane nogi. Nigdzie z nami nie pójdzie, brachu. To co robimy? Zrób to. Oh, shit. Hej, maleńka, maleńka. Maleńka. Wszystko będzie dobrze. O, już dobrze, już kurde dobrze. Mać, no. Już dobrze.
tylko gra, Maneka. Ach, kurde, Maciej. Musimy przejść tędy. No i Boże. Kolejny powód, żeby się wziąć za bycie z tych. W porządku? Tak, w porządku. Dobrze zrobiłeś. Nie będę o tym gadał. Nie było innego wyjścia. Odpuść. Sam zaczynasz, weź skończ gadkę. Gadkę, szmatkę. Już jesteśmy blisko tego punktu, tego miejsca. Możliwe. Jest tam kto? Oby nie. O cholera, niżej, niżej. Co? Jezu, co znowu? Oh. O Boże. To pierdolona horda. Nie, to nie jest horda. Proszę, wieczyści. Co, kurwa? Wieczyści. No. Chodź, idziemy. Już. Już się pochlastali, mogą mi spać. Dobra, noska się skończyła. Są kompletnie pojebani. Widziałeś może ich przywódcę, Carlosa? Nie. Nie. Wydaje się bardziej szurnięty niż reszta. Ma blizny na plecach, rękach i nogach. A w tyłku nie ma. Cały czas powtarzam to Mike'owi. Nie można układać się z wariatami. Mówiłem ci, Skizo, nie zamierzam sprzeciwiać się żelaznemu Mike'owi. Co, zamknięte? Chodź, musi być jakieś inne wejście. Hej, czekaj. Lepiej trochę się rozejrzyjmy. O czym ty mówisz? No, nie mamy pojęcia, co nas tam czeka, więc lepiej się rozejrzyjmy. Zobaczymy, czy uda się coś wykorzystać. Tak. Nie, tu się raczej schowiesz. Czemu nie? Rozejrzyj się i zobacz, czy coś znajdziesz. Nie ma nic, nie ma nic. Nie ma nic. Łomek chętnie. Łomek. To mi się przyda. Jak myślisz, może te drzwi? Zamknięte na głucho. No nie, no kopaniem to ty nic nie zrobisz, chłopie. Chwila, zwolnij. Nie wiesz, co nas tam czeka. Nikt nie. O tej porze nocy będzie czysto. Super. Po co używasz broni palnej? Nawet go nie widziałem. To było tak szybko. A paliwko. Jak poszedł sobie? Poczekałbyś na mnie, co? No, zdarza się. Racja. Żołomak by mi się przydał. Hey, Dick. Co? Ciebie dług. Serio. Daj spokój. Czekaj, czy nie będzie tam jakiś kurczy ten... Możemy przyjść tędy. Co? Nie wiem, stary. A, tam milion wieczystych. Ha, ha, ha. Siedzą, patrzą w stronę tej bramy. Opuszczonej. Zombiaki tam trzyma? Możliwe. Wciąż chcesz tam wejść? A mamy wybór? Super. Gotowy? Dawaj. Ile ich tam jest? Ty przyłaś się, podtrzymał. Nie, nie, ty idź! Dam radę! No raczej tak. I zostajesz tam. O kurwa. Ja pierdolę! Zacięło się. Ciągnij! Ciągnij, nie bardzo. Okej. Przygody z zombiakami. Ciąg dalszy będziemy mieć. Ja znajdę sposób, żeby jakoś otworzyć boczne drzwi. O, tu. Oh, shit! Dick! Dick! Kurwa,
No wow! Czy wy... Ale światło mam, spierdzielajcie. To jeszcze chce. Ołowił ode mnie. I mały gnojku. Chodźcie. Boisz się? Podoba ci się? Co ty na to? Zaraz was wszystkich ściągnę. Skończę wam się łobuzowanie. Chodźcie. Chodźcie. No czemu wydaje się, że zaraz mi na głowę spadną. Chodźcie. Mówiłam? Mówiłam. Mam cię. Popatrzcie, czy tam gdzieś nie siedzą jeszcze, ale nie, nie widzę. A mam wszystko wyczyścić, co? Ale gnojki małe. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Zamknięty. Chciał uciec. Już chciał uciec. To ma jakiś syns. Tędy wchodzę. Co jest, kurde? Siedziałem zamknięty w magazynie z bandą wkurwionych traszek, a myślałeś, że co? Masakra. Dobra, daliśmy radę jakoś. No, łatwa sprawa. Już, już, drzwi otwarte. Jezu, nic ci nie jest? No, o, jakoś. To tylko mała traszka, nie? Spokój, weźmy tylko, znajdźmy talenty. No, gdzie talenty? Pewnie góra, ale jakie tam, aha. Biuro brygadzisty jest tam. Pewnie tam je trzymali. A, świetnie. I jak się tam dostać? Podsadzić? Chodź, podsadzę cię. No właśnie. Zaraz, zaraz. Chcesz, żebym poszedł pierwszy w razie, gdyby coś tam było. A, rozgryzłeś mnie. A teraz rusz dupę. No, szybko, szybko. Myśmy już nadstawili karku swojego. Tak, w górę. No, w górę. O mój Boże. Dobra, jestem. Daj mi chwilę. Poszukaj czegoś, żebym mógł się wspiąć. To musisz rzuć, to. Masz. Uwaga na głowę. Starczy. Mam cię. Mamy cię. I mamy te ląty. Hej, to musi być to. Co to jest? Podtrzymaj to, a ja wyciągnę. A może ja to wyciągnę? Co, ciągle mi nie ufasz? Tak się składa, że ufam. Chodź, spieprzamy stąd. Tylko jedną paczkę wzięli. Łuki. Schizo, chciałem ci podziękować. Aha. Nie, spoko, ziomo. Że tu ze mną przyszedłeś. Nie pomagasz. Jezu, weź już. Ale serio, bo... Szybciej byś szedł. ...nas chcieli w Lost Lake. Weź, daj spokój. Dobra? Jezu, jak ty powoli idziesz, Boże drogi. Wolniej się nie da. Ejku, dobrze no.
Tam po żółwia. Ktoś się tak obrócił. No dobra, Skizo, jak już... A, tu niespodzianka. Do... Może pozwolić... Aha. Sorry, bracho. To jedyny sposób. O Boże. Jako... Może nie przynęta, ale jako nagroda dla tych za rozejm. O Boże. O Boże. Kellosa poznamy w końcu. Wiesz, może tylko mi nie przypal tatuaży. Widzę, Carlos pisze. Myślałem, że wieczyści nie mają imion. Ale ja mam, bo jestem wyjątkowy, haha. Weszliśmy na ścieżkę. Moi wierni. Moi wierni pozbyli się swoich imion. Tylko nie ja. Wszyscy poza mną. Wiedział. Na razie. Oho. Kiedy będziesz mnie przypalać. Ale ja cię kojarzę. Jesse? Jaki Jesse? Pamiętasz. Ktoś ty jest. Co do chuja? Ktoś ty jest. Jaki Jesse? Zachowałem imię. I wspomnienia też. Tego jak ty, Boozer i Jersey Jim trzymaliście mnie. Kiedy Jack przyłożył mnie... Też był z gangu i mu przypalili tom. Widać... Lat na plecach. Pamiętam krzyki, nic nie szkodzi. Pamiętam też, że nauczyłem się wtedy czegoś jeszcze, czegoś... No, czego? Ważnego. Wszystko w tobie. Wszystko, co sprawia, że jesteś sobą. O, można to wypalić. O Boże. Drogi, sakra. Póki zostanie tylko twoje imię. Właśnie takie są świrusy. To też już wiem. Dlatego musimy być tacy jak oni. Psy, nie bardzo. Okej. To robimy to, czy zagadasz mi na śmierć? Na śmierć zagadam. Co robimy? Co robimy, dobrego? Dikonie Saint John. Będziesz Ale palony. Nie będziemy sami, co? O nie! Nie robimy! Nie możemy tego zrobić bez Boozera, nie uważasz? Musimy skończyć to razem. Nasza trójka. Boż. Boże! Dajesz! O tak. Jeden z głowy. Został jeszcze jakiś tuzin. Masakra. Nie, weźmy zostaw, gościu. Może więcej. Co za szczęście, że my trzej, ty, ja i Boozer wciąż żyjemy. I spotkaliśmy się tu, kiedy świat się kończy. Kurwa, co zrobiłeś Boozerowi? O, jeszcze go nie ma. Ale będzie. Boże, drogi, znowu go będą... Wow. Mnie nie będziesz szukał? Co, a ty czego? Mam cię pociąć. Nie, żartuję. Masz nóż. Lisa! O, Jesus! Przynieśli. Nie, co ci się stało? Nie nazywam się tak. Wow, jednak jej mówięczyści dopadli. Ale jak? Już nie mam żadnego imienia. My o Boże. Wszyscy. Wszyscy moi bliscy. Wow, dzięki. Nie żyją. Lisa. Posłuchaj. Wiesz może... Czemu dlaczego? Jesteś jak oni? Jesteście powariowani. Jak wirusy. Nie. No nie no. A może nas uwolni? Może. Bo nie mają pojęcia, co stracili. Kogo stracili. A teraz uciekaj.
Wow, po prostu nie spodziewałam się takiego obrotu reakcji. Kurde, żeby nam się infekcja nie wdała też. No okej, skończymy sobie tu odcinek. Na samym odcinku pójdziemy dalej. Wow, ta ręka nam się dalej tak, ten tli. Zobaczymy. Kurde, musimy uciekać stąd. Nie ma opcji. Masakra. Wow, po prostu. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Dzięki, cześć.